Okultyzm i magia w świetle parapsychologii. Część pierwsza, rozdział pierwszy. Świadomość na jawie. Od obudzenia się rano, aż do zaśnięcia wieczorem, odbieramy przez cały dzień rozmaite wrażenia. Bądź to zmysłowe, bądź uczuciowe, bądź intelektualne. Wrażenia te przerabiamy następnie w świadomości, o czym będzie mowa później. Wrażenie zmysłowe odbieramy odpowiednimi narządami organizmu fizycznego. Wzrokiem, słuchem, smakiem, powonieniem lub też całą powierzchnią ciała. Jak dotyk, wrażliwość na ból, na ciepło i zimno, a niektóre nawet odbieramy wewnętrzną ciała, jak głód, pragnienie, ból narządów wewnętrznych, ruch mięśni. Wrażeń uczuciowych, afektów, lokalizować nie umiemy. Mówimy tylko ogólnikowo o sercu, jako siedlisku współczucia i miłości, o wątrobie i śledzionie, jako odpowiednikach gniewu i zgryźliwości. Wrażenia intelektualne umiejscowiamy powszechnie w mózgu, a ściślej w ośrodkach kory mózgowej. Gdy jakiś bodziec zewnętrzny, na przykład światło, dźwięk, działa na zmysł i gdy jest dostatecznie silny na to, żeby mógł wywrzeć wrażenie na ten zmysł, to znaczy zmienić stan zakończeń nerwowych. Wrażenie to przenosi się przez niższe ośrodki nerwowe do mózgu, a wtedy mogą zajść dwa przypadki. Pierwszy. Albo mózg to wrażenie przyjmie, osądzi je i zanalizuje, a wtedy wrażenie dojdzie do świadomości, stanie się spostrzeżeniem lub odczuciem. Dwa. Albo też mózg go nie przyjmie, mając uwagę zajętą czymś innym, a wtedy wrażenie nie dojdzie do świadomości. Zobaczymy później, że takie wrażenie nieprzyjęte nie ginie mimo to bez śladu, lecz pozostaje zanotowane. Na postrzeganiu jednak nie kończy się działanie wrażenia. Najczęściej następuje po nim praca myślowa, mniej lub więcej świadoma, której wynik wyraża się aktem woli i ewentualnie ruchami, czynnością, a obok niej nieraz odruch, reakcja. Gdy ktoś ukłuje nas w palec, cofamy rękę. Pod nagłym błyskiem światła zamykamy oczy. Kolano stłuczone rozcieramy rękami. Są to odruchy mięśniowe, często nie dochodzące wcale do naszej świadomości, albo dochodzące do niej dopiero po wykonaniu odruchu. Wykonywane są zatem automatycznie, bez udziału naszej woli i naszej świadomości. Przebieg fizjologiczny procesu od postrzegania do czynności jest zatem taki. Naprzód są drgania elektromagnetyczne pewnego rodzaju, na przykład światło. Bodziec działa na siatkówkę oka, dalej na nerw wzrokowy, a z niego wrażenie przenosi się na pewną część mózgu. Jeżeli na tę część mózgu zwrócona jest nasza uwaga, postrzegamy przedmiot, który drganiami elektromagnetycznymi pobudził siatkówkę. Występują uczucia i myśli. Dołącza się pewne doznanie woli, oznaczające pewien stan duszy. Wreszcie ośrodek ruchowy mózgu działa na odpowiednie nerwy i mięśnie, a wynikiem działania jest czynność przez nas postanowiona. Wrażenia zmysłowe mogą ponadto wywołać reakcje uczuciowe lub myślowe. Po ukłuciu przez kogoś nie tylko usuwamy rękę, lecz także odczuwamy oburzenie za ból niesłusznie zadany. Stłukszy sobie kolano, myślimy o zastosowaniu maści gojącej. Usłyszana prośba o litość nie tylko budzi w nas współczucie, lecz także chęć przyjścia z pomocą proszącemu. Opis nowego wynalazku skłania nas do rozmyśleń o jego zastosowaniach praktycznych. Wszystko to nie są wrażenia uczuciowe lub myślowe, lecz reakcje na wrażenia otrzymane zmysłami. Bywają jednak takie wrażenia czysto uczuciowe i czysto myślowe. Nie musimy słyszeć prośby o litość, aby w nas zbudziło się współczucie, ani otrzymywać zapewnienia miłości, aby odczuć sympatię wzajemną. W otoczeniu ludzi smutnych popadamy w smutek, choćbyśmy ich nie widzieli i nic o nich nie wiedzieli. Człowiek rozgniewany gwałtownie, choćby taił gniew w sobie, wkrótce zdenerwuje wszystkich otaczających. A podobnież wiadomo powszechnie, że na przykład strach jest zaraźliwy. Otóż to są wrażenia czysto uczuciowe, afektywne, dochodzące do nas bez żadnych bodźców zmysłowych
i wywołujące w nas odpowiednie reakcje. Nie zawsze uświadamiamy sobie te wrażenia. Podobnie jak nie wszystkie wrażenia zmysłowe dochodzą do naszej świadomości. Znaczna część wrażeń zmysłowych powoduje tylko za pośrednictwem nerwów rdzenia odruchy mięśniowe, ale samych wrażeń nie postrzegamy, mimo że działały na zmysły. Nie na samym jednak odbieraniu wrażeń i na reagowaniu na nie uczuciami, myślami lub aktami woli kończy się praca świadomości na jawie. Każde wrażenie odebrane staje się, jak wspomniałem, spostrzeżeniem, a z tą chwilą zaczyna się ocenianie i klasyfikowanie nowego spostrzeżenia. Aby taka praca była możliwa, po ustaniu samego wrażenia musi zachować się jakiś niezatarty ślad spostrzeżenia, jakiś obraz pamięciowy tego, czegośmy doznali podczas odbierania wrażenia. Gdyby nie istniała pamięć, zaraz po ustaniu wrażenia tracilibyśmy świadomość o nim. Co najwyżej odpowiedzielibyśmy jakimś odruchem automatycznym. Ale nie mogliśmy ani oceniać spostrzeżenia, ani wysnuwać żadnych wniosków o nim. Zakres naszej inteligencji nie mógłby się rozszerzać. Otóż z chwilą, gdy wrażenie zostało spostrzeżone, obraz jego utrwala się w pamięci i obraz ten możemy sobie w każdej chwili uświadomić na nowo, jako wyobrażenie danego spostrzeżenia. Zależnie od dokładności postrzegania i od siły samego wrażenia, wyobrażenie to może być bądź to zamglone i słabe, bądź wyraziste i szczegółowe. Odebrawszy nowe wrażenie, czyli spostrzegłszy je, utrwalamy je przede wszystkim w pamięci jako wyobrażenia, a potem porównywamy je z innymi podobnymi, aby ocenić, czy jest po raz pierwszy doznane, czy też dawniej zanotowaliśmy w pamięci takie same. Z tego porównania osądzamy także, do jakiej grupy już znanych zaliczyć należy nowe wyobrażenie, a więc klasyfikujemy je, może na razie niezbyt trafnie, ale przynajmniej w przybliżeniu. Dokładniejsza klasyfikacja następuje dopiero, gdy przy dalszej pracy myślowej, polegającej na zestawieniu, czyli kojarzeniu wyobrażeń z innymi, mniej lub więcej podobnymi, aby na tej drodze wysnuć pewne wnioski ogólniejsze. To kojarzenie wyobrażeń może być mniej lub więcej trafne, zależnie od naszej zdolności myślenia logicznego. A stąd i wnioski wysnuwane mogą być poprawne lub błędne. Zdarzają się idiosynkrazje, czyli kojarzenia wyobrażeń na pozór, zupełnie pozbawione związku, a powstałe zazwyczaj przez to, że dwa wyobrażenia równoczesne, ale nie mające ze sobą żadnej łączności przyczynowej, wydostają się z pamięci nie oba razem, lecz tylko jedno z nich, podczas gdy drugiego nie pamiętamy pozornie. Tak na przykład jedliśmy kiedyś miód z plastra, w którym siedziała pszczoła i ukłuła nas w język. O pszczole nie pamiętamy, ale ilekroć ujrzymy miód lub poczujemy jego zapach, doznajemy wstrętu, uraz psychiczny. I jeść go nie chcemy. Ten widok lub zapach miodu kojarzymy nie z wyobrażeniem pamięciowym pszczoły, lecz z wyobrażeniem bólu, chociaż jedno z drugim nie ma żadnego związku logicznego. Psychologia dzisiejsza nie zakreśla już świadomości takich ścisłych granic jak dawna. Każdemu postrzeganiu towarzyszą, według niej, nieuświadomione wnioski i sądy opierające się na zdobywanie zdobytych z wolna doświadczeniach. W licznych wnioskach i sądach świadomych tkwią także ich przesłanki nieuświadamiane, a w ten sposób świadomemu tokowi myślenia towarzyszyć mogą inne, już to od niego zależne, już to całkiem odrębne, które albo wcale nie dochodzą do świadomości, albo też włączają się w nią dopiero przy jakiejś korzystnej sposobności. Fizjolog Meyer zauważył pierwszy, że przez stałe skupienie uwagi na jedno i to samo wyobrażenie pamięciowe lub fantazyjne można wreszcie przedstawić je sobie tak żywo, jakby było prawdziwym postrzeganiem zmysłowym. W ten sposób można wywołać halucynacje wzrokowe, dotykowe, a nawet słuchowe. Od wrażeń rzeczywistych odróżnia je tylko ta pewność, żeśmy je wywołali sami, jedynie wytężeniem uwagi. Na ogół wszyscy ludzie normalni zdołają zawsze odróżnić wrażenie właśnie postrzegane od wyobrażenia pamięciowego, pochodzącego z takiego samego postrzeżenia dawniejszego. Czyli po prostu, mówiąc, zdołają rozpoznać, czy odbierają jakieś wrażenie zewnętrzne, czy tylko patrzą na własny obrazek pamięciowy. Podobnież umieją od tamtych obu odróżnić halucynacje, czyli wyobrażenie
pojawiające się w świadomości bez żadnego wrażenia zewnętrznego i bez przypominania sobie czegoś już doznanego. Halucynacja zatem jest wyobrażeniem powstałym bez bodźca działającego na zmysły. Zobaczymy później, że halucynacja nie jest zjawiskiem tak prostym, jak się wydaje.